Gdzie ona pochowała te pieniądze? O, idzie. Zamota. Gdzie byłaś? Na poczcie! Po co? Zatankować! Pewnie znowu wszystkie pieniądze przesłałaś. Znowu na radio. A na radio? Tylko, że wolna Białoruś. Od kiedy to Białoruś leży w Toruniu? Od zawsze. Tyle pieniędzy. Mogłaś się wpłacić do banku, ale nie. Ty wpłacasz, ale na książeczkę. Banki to dla ciebie są B. Miesiek, sam wiesz, do kogo należą wszystkie banki. No do kogo? No do tych, no. No, uświadom mnie. Do Rzymian! A poza tym nie wszystko przesłałam, bo część wydałam na badania archeologiczne. Czyli znowu na siebie. A właśnie, że nie. Bo tak się składa, że w bazylice w Licheniu odkryto na ścianie XVI-wieczne polichromie. Janina, tę bazylikę niedawno wybudowano. Powiedz mi, jak to jest możliwe? Cud! Ale co ty możesz wiedzieć o cudach? No, jak za ciebie wychodziłem, to ksiądz powiedział, że cudów nie ma. O, on tam się znał. To był ksiądz ateista. Janina, no popatrz jak my żyjemy. Inni to już się zdążyli pobudować. Kaflosty się pobudowali, więckoscy. Miesiek, nie rozśmieszaj mnie. Ile ja kościołów pobudowałam? Janina, przecież u nas ściany się trzymają tylko dzięki zdjęciom z pielgrzymek. Nie, te zdjęcia jeszcze zrozumiem. No ale 2 metry na 2 plakat Giertycha. No, to już jest chyba lekka przesada. Co przesada? Kryśka ma większy. A poza tym to pewnie ty mi namazałeś na nim taki napis. HWDG. Z tego co wiem, to było ich hasło wyborcze. Tak? A co to właściwie znaczy? Chcemy wam dać gówno. No, i słowa dotrzymali. No, prawdomówni. O, synek. Synek. Mamo, tato, idę na schole. Idź, bo znowu miejsca zabraknie, idź. Nie, synu, czekaj, Janina, to jest czas, żeby skończyć tę farsę. On ma już 28 lat. Najwyższy czas skończyć mu ten biały tydzień. Jeszcze nie. Synu, czas, żebyś zaczął żyć pełnią życia. Carpe diem. Nie łudź go przekleństw. Żebyś oddychał pełną piersią. Żebyś wreszcie... Żebyś poderwał jakiegoś towara, no. Co to jest towara? Nie no, mam syna kosmitę. Ale to nic dziwnego, jeżeli jego matka jest jakimś... piekielnym troglodytą! Tylko nie piekielnym! Nie słuchaj go, mamo. Jesteś piękna. Wiem.
Wiesz, że tato zawsze bluźni o tej porze. I idź, bo się spóźnisz. Idź, załóż te jego buty, te do trumny. Tam koło pomnika leżą. Tylko w chryzantemy nie wejdź. Synu! E.T. phone home. Przestań go straszyć, wariacie jeden, nie strasz go! Zaraz ciebie postraszę. Przestań, nie, nie, tak, tak dalej pociągniesz, to się zajmie tobą jakiś wampir Nosferatu. Nie zajmie się. Jasne, że się nie zajmie, bo pewnie nie dałby rady. Dlaczego? Bo tak od ciebie daję czosnkiem! I żeś se chłopie narobił, wiesz? Mhm. Masz pojechane teraz. Jesteś u matki, wiesz? Aha, no, tak. Idę donieść matce, no zobaczę zaraz. Jesteś u matki, wiesz? Zdrowaś, Mario, to znowu ja w sprawie swojego starego, weźmy.